moim kanale. Dawno mnie nie było, miałam chwilkę przerwy, nic tam się, wiecie, specjalnego nie działo, więc też po co Wam to nagrywać. Prosiliście mnie bardzo, żebym Wam opowiedziała, jak to się stało, że jakby z tancerki stałam się trenerem, więc opowiem Wam po prostu, jak to wszystko wyszło, bo rzeczywiście nie sądziłam, że skończę w tym zawodzie w najśmielszych oczekiwaniach, biorąc pod uwagę to, jak to się wszystko zaczęło. No, także od samego początku. Jak byłam mała, byłam strasznie nieskoordynowanym dzieckiem i to dosłownie, serio, jakbyście mnie zapytali, to ja byłam najgorsza chyba na WF-ie. Prawie, poza jedną dziewczyną, która w podstawówce, ona później poszła do szkoły dla tych osób lekko upośledzonych i oprócz niej to właśnie ja byłam najgorsza, byłam wybierana do drużyny, no praktycznie ostatnia. Część osób wie, jakie to jest niemiłe uczucie. Ze wszystkich przedmiotów tak naprawdę ogarniałam tych takich, wiecie, do nauki takich mentalnych, natomiast te rzeczy fizyczne, no to no po prostu no nie byłam skoordynowana, nie byłam słaba, nie dorzucałam piłki nawet na jakieś tam zaliczenie, skoki w dal też mi nie szły, bo nawet na trójkę nie byłam w stanie, wiecie, tej takiej najminimalnej odległości zrobić, więc no było to w ten sposób. Także jak to kiedyś nawet ta psycholożka moja zauważyła, że kurczę, ze wszystkich rzeczy, w których byłam dobra, to poszłam w tą stronę, wiecie, w której byłam zła. Czyli nie wiem, czemu tak sobie zrobiłam, może podświadomie gdzieś chciałam sobie właśnie zrobić taki challenge, może nie, nie mam pojęcia w sumie, po latach dopiero to rozkminiłam. No i że w sumie jaki kawał pracy w ogóle... O, lód się oderwał. Jaki, wiecie, kawał pracy musiałam w to włożyć, żeby się skoordynować, ogarnąć na tyle, żeby teraz ogarniać ludzi. No, bo jakby naprawdę ktoś mi lata temu powiedział, że ja skończę jako trener i w ogóle będę ruchowo ogarniać, to bym nie uwierzyła. No, więc jakbym się miała zastanowić, co takiego, wiecie, pomogło mi najbardziej w tym takim ogarnięciu mojego ciała, to myślę, że jest to taniec, dlatego jak rodzice przychodzą do mnie na treningi, to zawsze im mówię, żeby ich dzieci chodziły na jakąkolwiek formę ruchu. Jeżeli są właśnie niezborne, to na jakieś zajęcia taneczne, które im się podobają, bo jest mnóstwo do wyboru teraz na rynku. Bo taniec to odpowiada nie dość, że za pamięć, za koncentrację, za czucie ciała w przestrzeni. Jest tam bardzo dużo ruchów rotacyjnych, gdzie skręcamy się według płaszczyzny ciała tej poprzecznej. A to są też ćwiczenia, które fizjoterapeuci wykonują u osób z zaburzeniami układu nerwowego, czyli przy chorobach Parkinsona, przy wszystkich chorobach takich degeneracyjnych. Także chcąc nie chcąc, taniec wyprowadził mnie na tyle, że zaczęłam jakby ogarniać. W którymś momencie nawet byłam dobra, jak tańczyłam, bo tańczyłam 15 lat taniec towarzyski. Nawet jakieś tam miejsca były i klasy, więc to już było super i dawało mi to naprawdę dużo radości, dużo jakichś tam przyjemności, ludzi poznanych, niesamowitych, fajnych, wyjazdy jakieś tam grupowe, więc no to były piękne lata. Była też, wiadomo, ciemna strona tego sportu, czyli ten taki mobbing, wiecie, naciski ze strony grupy, gdzieś tam jakieś takie złośliwości, to też wszystko było, ale... Teraz na przykład uważam, że to bardzo ukształtowało mój charakter, bo niewiele rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć albo złamać, bo tam się już działo tak naprawdę wszystko. Później poszłam właśnie na studia. Stwierdziłam, że już nigdy nie będę tańczyć tańca towarzyskiego, bo byłam już właśnie tak zrażona do tej gorszej strony, że powiedziałam, że nie ma takiej opcji. Ale tańczyłam, słuchajcie... Znalazłam grupę hip-hopową, co ciekawe też ją prowadził taki Maciek z Tarnobrzega, więc sami swoi. I tam była też, o Jezus Maria, grupa była tak niesamowita. Pierwszy raz miałam poczucie takiego, wiecie, jak w filmach czasami jest ekipa, która się razem trzyma, chodzi, wygłupia i w ogóle, to mieliśmy taką fajną grupę. Chodziliśmy właśnie na jakieś tam koncerty razem, na wydarzenia. Później mieliśmy jakieś angaże w teledyskach, w jakichś różnych właśnie... Na Turwarze tańczyłam w Warszawie, obstawialiśmy tam gwiazdy disco polo. Było to właśnie też bardzo fajne i jednocześnie wtedy bardzo mocno schudłam, bo w towarzyskim byłam taka normalna, ale nie szczupła, a tam to jest mocno jakby hejtowane, więc też za to zawsze obrywałam.
Natomiast jak poszłam na studia, to wiecie, macie dwie opcje, jakie dzieciaki mają, jak wychodzą z domu, bo się zmienia dieta, więc musi się coś zmienić. Albo przytyją, albo schudną. Więc u mnie przez to, że miałam bardzo dużo ruchu, to schudłam, bo nie miałam czasu jeść, tu się latało, tu próby, treningi, studia w międzyczasie, bo najpierw robiłam technikum masażysty, a później stwierdziłam, że to jest za mało, więc zrobiłam jeszcze właśnie fizjoterapię całą pełną. I w międzyczasie tańczyłam. No i wiecie, no, grupa była super, działała, było to. Było to jedne z fajniejszych lat w moim życiu, tak jakbym się miała zastanowić, bo pozytywne wspomnienia się tam działy. Natomiast zaczęła się proza życia. No, ludzie poszli na studia, część wyjechała do innego miasta. W Krakowie już nie było za bardzo z kim tańczyć, żeby coś organizować więcej. Ani nie wiedziałam, że na pewno nie chcę uczyć tańca, bo jakby nie miałam do tego cierpliwości, wolałam być tą osobą, która jest gdzieś angażowana. No, więc grupa się posypała, a ja dalej musiałam coś robić, no bo byłam świadoma, że przy tej ilości jedzenia, które pochłaniam, a ja lubię sobie dobrze zjeść, no to jak nie będę się ruszała, no to będzie dramat. Więc jedna z moich koleżanek właśnie jeszcze wtedy tańczących wzięła mnie pierwszy raz na siłownię. I pierwszy raz na siłowni to było w Platinium w Galerii Krakowskiej, dokładnie w centrum Krakowa. I pamiętam to jak do tej pory, że żeśmy weszły. Dla mnie to w ogóle, no, była mega skrępowana. Tam były strefy kobiet, takie porobione, te różowe, i tam żeśmy ćwiczyły. Wtedy mi się wydawało, że te malutkie sztangi to jest, o matko, jakie to jest, jakie ciężar dźwigam, nie? I robiliśmy te wszystkie takie babskie ćwiczenia, te takie, wiecie, odwodzenie nóżką, coś tam, więc takie rzeczy żeśmy robiły, no i niektóre ćwiczenia, jak pamiętam, one były bardzo źle wykonywane, ale wtedy mi się wydawało, że jest super, a że byłam młoda, no to nic się nie stało na szczęście. Ale to jeszcze nie było to, wiecie o co chodzi, bo ja przywykłam do tego, że jak trenowałam, to to było bardzo ciężkie i bardzo wymagające, do tego stopnia, że no jak się nie zżygasz, no to... To znaczy, że to nie był trening, nie? Więc no taka siłownia i machanie nóżką, no to było nie to. I wtedy się pojawił crossfit na rynku. Crossfit dopiero wchodził, nie był w Polsce znany. Dopiero zaczynał gdzieś tam w Stanach. Crossfit Gamesów chyba jeszcze nie było wtedy. No i mi się to strasznie spodobało. Ta taka idea, w sensie ta pozytywna część tego crossfitu, że jest to grupa, że są wyzwania, trening jest różnorodny, z różnych grup jakby ruchowych są te ćwiczenia dobierane, że ćwiczymy i siłę, i wytrzymałość. I jest to taki zajazd, że potem po prostu nie ma się siły ruszyć ręką. Więc to było to, przemówiło to do mnie zdecydowanie. Uwielbiałam takie, tego typu zajęcia. Boksy crossfitowe dopiero powstawały wtedy w Krakowie, więc tych takich licencjonowanych nie było. Zaczynało się od takich małych grupek. Później gdzieś tam właśnie te boksy większe, to pamiętam, że też tak na niektóre wydarzenia do nich chodziłam. No i to było fajne, tylko że minus był jeden. Moja sylwetka zaczęła się rozrastać, no, w stronę tego, co zaczęłam ćwiczyć, czyli no, crossfiterki mają dosyć takie charakterystyczne sylwetki, czyli no, talia mi zaczęła zanikać, miałam mocne nogi, kaptury mi się oczywiście porobiły od zarzutów sztangą. No i wiedziałam, że no tak też nie będzie, no i muszę coś poświęcić, no siłą rzeczy, albo sylwetka, albo ruch. No i wybrałam jednak sylwetkę, bo stwierdziłam, że to jest dla mnie ważniejsze. I wtedy zaczęłam szukać właśnie kulturystycznie, jak połączyć jakby niektóre rzeczy, które lubię z tego crossfitu i jeszcze w międzyczasie coś tam poćwiczyć. Jako że kończyłam studia z fizjoterapii, to stwierdziłam, dobra, to machnę jeszcze trenera personalnego, no bo przy tym wszystkim to już będzie... No taki wiecie, no dodatkowa jakaś tam rzecz i zaczęłam właśnie sobie trenować z dietą, tylko wtedy to było, wiecie, kurczak, ryż, warzywa i czyściutko i cheat meal standardowo, czyli dramat, nie polecam, no ale każdy chyba tak zaczynał, tak szczerze, więc nie ma co tego jakby, wiecie, hejtować jakoś bardzo mocno, bo jest to po prostu, no tak wyglądają początki w świecie fitnessu, każdy się na to nacina. No i najpierw pamiętam, że byłam na mega niskiej diecie, 1600 kalorii jadłam od jednych z bardziej znanych jakichś tam dietetyków tu w Polsce i właśnie była mega surowa i były cheat meale. Schudłam oczywiście na niej super, ale czułam się jak gówno i później stwierdziłam, że dobra, to sama sobie coś tam poogarniam. W międzyczasie znalazłam Pawła, mojego trenera obecnego, i napisałam do niego po latach, bo bardzo chciałam startować w zawodach, bo brakowało mi rywalizacji. I
Też jestem zdziwiona, bo myślałam, że to będzie bardziej na takiej zasadzie, wiecie, że jestem introwertykiem, bardziej lubię coś robić tak dla siebie prywatnie i nigdy nie sądziłam, że rywalizacja to będzie ten element, który jednak gdzieś będzie mnie pchał w takie rzeczy, a tu się okazało, że brakowało mi tego strasznie i strasznie chciałam startować. Tamci poprzedni trenerzy powiedzieli, że nie ma szans z moją sylwetką nigdzie. Stwierdziłam, dobra, okej, no nie to nie. No, kości sobie nie pozmieniam, natomiast Paweł pierwszy zobaczył we mnie coś, co miało jakikolwiek potencjał, w sensie to, że lubię zapierdalać, nie? Więc stwierdziłam, że nie, czas mam, mogę robić latami generalnie, żeby wyjść ten jeden raz i żeby to było naprawdę to. Jestem cierpliwa, gnoili mnie przez całe życie, więc zgnoję, po prostu wytrzymam, wiecie, jakby wszystko. Tylko po prostu potrzebowałam kogoś, kto by mi powiedział, dobra, masz szansę, uwierzył i że będę mogła jakby próbować w ogóle gdziekolwiek wystartować, więc od tamtej pory po prostu się go trzymam, zwłaszcza, że daje dobre papu, więc to był drugi argument, bo daje dużo i daje smacznie. No, na kurczaku z ryżem można chwilkę pociągnąć, ale to powoduje straszne zaburzenia odżywiania. O tym też Wam może kiedyś pogadam, ale zrobiłby się za długi odcinek, więc bez sensu. No i moja jakby historia taka z kulturystyką to było jedno, i w międzyczasie właśnie zrobiłam tego trenera i moje początki na siłowni to też mogą być tipy dla niektórych trenerów, jak zacząć w ogóle, bo też na kursach nas o to pytacie. To ja po prostu sobie ćwiczyłam prywatnie na jakiejś takiej małej siłowni, a że ćwiczyłam dobrze, to jeden z menadżerów tej siłowni po prostu się mnie spytał, ty Eliska, nie chciałabyś u nas pracować? I stwierdziłam, w sumie to mogę, nie? Mogę sobie na początku to było takie, wiecie, że sobie dorabiałam, coś tam robiłam, a z czasem ci ludzie zaczęli sami napływać, ja nabierałam sobie doświadczenia. Pocztą pantoflową, jak ktoś jest dobry, to sami się ludzie naganiają. Jak się pracuje właśnie uczciwie, to jeszcze później macie opinie, gdzieś tam feedbacki i później to się samo nakręca. Także wystarczy tak naprawdę być dobrym, chcieć. I gdzieś tam się po prostu leciutko zaczepić i to już się samo nakręca. Tylko trzeba się nastawić na to, że to jest długoterminowa praca. No. No i tak właśnie jestem tu, gdzie jestem. Będę startowała w przyszłym roku. To są moje plany takie najbliższe. Czyli teraz robimy masę, taką leciutko, żeby się już nie zalać aż tyle. Ja tego bardzo pilnuję, żeby już nie przy tych 12 kilo, tylko na przykład 5, bo to się jeszcze łatwo zrzuci. No i na lato zaczynamy redukcję z powrotem na tak zwaną formę plażową. Później będziemy ścinać na formę na zawody i na jesień będziemy już ostro startować. No, także plany są ambitne. Nagadałam się, myślę, że wystarczy, bo rzadko mówię o sobie, więc to będzie jeden i ostatni raz, kiedy Wam to powiedziałam. Macie to w internecie, to nie zniknie, już to będzie na stałe. Jako, że dużo z Was mnie pytało o te świąteczne przepisy od Pawła i zwłaszcza o ten serniczek, to zaraz Wam śmignę do sklepu po zakupy i zrobimy razem serniczka. Będzie fajnie. Ok, wróciłam ze sklepu. To są wszystkie składniki, których potrzebujecie tak na dobrą sprawę do tego serniczka, czyli żelatyna, budyń waniliowy, serek twarogowy, u mnie półtłusty, banany i jogurt. Polewa będzie z masła orzechowego, ale to jest już na sam koniec. Ewentualnie jakieś słodziki. Co zrobiłam do tej pory, to jest rozpuściłam żelatynę w gorącej wodzie. Dorzuciłam słodziki, teraz już wcześniej, żeby one się troszkę zdążyły rozpuścić, zanim to będę wszystko blendować. O, coś takiego. Tu jest po prostu budyń rozrobiony z zimną wodą i tyle. I teraz będę wszystko wkładać do blendera, czyli twaróg, banany, jogurt i to. I tak naprawdę to jest wszystko. Rzucone pozostałe składniki, czyli u mnie to jest dokładnie tak: 60 g sera białego, 145 g banana, 20 g jogurtu i słodzik, taki zwykły u mnie, o, dokładnie to. I teraz do tego wleję sobie właśnie 3 łyżeczki żelatyny rozpuszczonej ze słodzikiem i budyń. I bzikam to wszystko razem.
Trochę narozwalałam, ale wygląda to w sumie jak zwykle. Dobra, i przelałam sobie to wszystko właśnie tutaj do środka. Wygląda to tak. Po prostu dajemy do lodówki, ma stężeć i na sam koniec dokładamy masło orzechowe. Jest takie dobre. No, to serniczek jest już w lodówce. Będzie czekał na mnie jutro na śniadanko. Będzie idealny do kawki. Jak Wam się podobał przepis i go zrobicie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy było dobre. Kwestia słodkości, no to już tutaj zostawiam Wam, dosmaczajcie sobie ile chcecie na zdrowie. No i jak Wam się podobało, no to dajcie lajka, będzie mi miło. A i życzę Wam wesołych świąt.